Nie pytaj o Polskę i obywatel GC. Ja przypominam Państwu, że wybieramy piosenki 95-lecia Polskiego Radia. 95.polskieradio.pl. Tam znajdą Państwo cały zestaw do głosowania. Podglądam na pierwszym w tej chwili Małgośka, a obywatel GC na trzecim. Proszę zobaczyć, całe mnóstwo piosenek do wyboru. Głosujemy. Urywki z kalendarza. Za 8 minut będzie 7. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli Pani Helena. A w domu Pani Heleny radość. Już widzę. Odpada. Tadzie odpada. Skarbie, jak to dobrze, że akurat dzisiaj. Dzisiaj jest taki piękny dzień. Zapiszemy go z głoską. Jakąś z głoską. Że 13 stycznia 2020 roku Tadeusz po miesiącach nieobecności odnalazł się, brawo! Zaginiony podczas instalacji inteligentnego domu, utknął w ścianie, stanowiąc płaskorzeźbę, która notabene zajęła pierwsze miejsce w konkursie żywych płaskorzeźb w Hamburgu. Tego samego dnia, ale w 1965 roku w kawiarni Nowy Świat w Warszawie odbyła się premiera pierwszego programu kabaretu Dudek. Wiwat! Wiwat Dudkowi! Wiwat! Tadziowi, spójrz mi, Tadzie, w oczy! Tadzie, spójrz! Chodź! Chodź! Spójrz mi w oczy, albo nie! Spójrz mi na usta! Widzisz, jak drżą! 13 stycznia tego 1910 roku w Nowym Jorku po raz pierwszy na świecie przeprowadzono radiową transmisję opery, a dziś urodziny obchodzi Jacek Gmoch. Wiwat tobie, wiwat! Jackowi daj pysk! Daj, moje cudowne usta! Fu! O, ile masz pyłu? Wtedy, ile masz pyłu? Trzeba cię okąpać koniecznie, ale zrobimy to, zrobimy i zobacz, jak mrzygłód się cieszy. Zobacz, powiedz coś, Tadeuszu, no powiedz. Tak na siebie długo czekałam. Cicho, mrzygłód, przestań, mrzygłód, uspokój się. Tadzio, mów, Tadzio, mów. No i dobrze, nie trzeba więcej. Co to się działo, co się działo? Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, no i oczywiście Tadeusz. Tadeusz jak zwykle niebywale rozmowny. Za 5:07. Jestem taka.